Wiedzam wszystkich w podsumowaniu cajnej hejbaty z juzem odcajnikowych. Jest jeszcze co prawda przez tą hejbatę całą nie przepiłem. Trochę mi tam jeszcze w opakowaniu tej hejbaty zostało, a ja aktualnie powiedzmy, że tak kończę ją pić w tym momencie oraz także kończę ją testować, bo ty je ją już aktualnie przetestowałem, to ty je właściwie stajcy z testowania tej hejbaty i daję już troszeczkę mi się jej nie chce i też nie widzę sensu częstowo. A ja tak, że tak często przestają pić w tym momencie, ponieważ jak dla mnie jest to taka bardziej hejbata sytuacyjna. To znaczy nie jest to hejbata, którą mógłbym i chciałbym pić tak codziennie, jak z bardziej często, a i bardziej tak specyficznie, jak jest takie okazje. Właściwie jest ona taka całkiem fajnie i a więc właśnie nadaje się na jakieś takie zimniejsze, chłodne wiecoje, czy to jest nocy, czy to jest dni po prostu. A więc w takich sytuacjach tą hejbatę piło mi się najlepiej. I wolałbym sobie ją właśnie zostawić jak się jeszcze zimniej zrobi, jak będzie listopad, grudzień, śnieg zacnie padać, będzie zimno, to wtedy właśnie chciałbym sobie tą hejbatę jakoś tak powoli popijać. A więc po prostu sobie jeszcze tej hejbaty, zostawiam na później. A ja tak czy inaczej przetestowałem już ją w pewnej ilości, a więc coś tutaj o niej mam do powiedzenia. A więc jeśli chodzi o jej smak, to właściwie tutaj nic aż tak bardzo względem tych moich pierwszych wjazdów do powiedzenia nie mam. Ponieważ ma ona taki dość bardzo miodowy, hejbacany smaczek. To znaczy, sama w sobie hejbata tutaj jest jakoś jeszcze w miarę fajnie wyczuwalna. Nie ma tutaj sytuacji jak w przypadku dużej ilości hejbat z dodatkami smakowymi, gdzie sama w sobie hejbata zupełnie nie jest wyczuwalna. No tutaj, tą hejbatę faktycznie jakoś można wyczuć. No i ma tutaj dość dużo takich miodowych smaczków, jest naprawdę tak dosyć intensywnie miodowa. Taką chyba najbardziej w miodu giecanego, chociaż może coś pomiędzy miodem wielokwiatowym a giecanym. Z taką pewną właśnie gojecką. chociaż no faktycznie jest tutaj też taka pewna gojeckość i czerpkość, która się tak która się z tym miodem giecanym kojarzy, a to akurat jest z Najprawdopodobniej po prostu ta juża, ponieważ płatki juzy mają w sobie taką specyficzną czejbkość i gojeczkę i tutaj właśnie w smaku testos z takiego mamy. Nie jest to co prawda jest tak intensywne, a jeno w pewnej ilości jest to tutaj wyczuwalne, taka czejbkość z gojeczką. No i do tego sama w sobie ta test ogólnie jest dość słodka. W konsystencji nie jest jakaś bardzo ciężka do pizza. A jej jest nawet dość gęsta, i pijesz ją faktycznie tak często jak tajną hejbatę z taką gęstością, chociaż ogólnie no nie jest ona aż tak mocna, powiedzmy. Jest ona taka bardziej z jednej mocy. Jeśli za to chodzi o smaki juzy, to nie są one tutaj aż takie intensywne i nie wysuwają się aż tak bardzo wprost naprzód, a je bardziej tak są z tyłu tutaj tego smaku. Bardziej tak z tyłu się fajnie takie juzane smaczki przewijają. Co w sumie jest takie no, całkiem fajne, chociaż ja ostatecznie nie wiem, czy mi się to bardziej podoba, czy nie, ponieważ ja lubię smak takich płatków juży, takiej juży i tutaj po tej hejbacy oczekiwałem i miałem nadzieję, że będzie ona miała taki intensywny smak tych płatków juży, um, a i właśnie te smaki juzy są bardziej takie z tyłu, takie słabsze. To za to, co tutaj się bardziej tak naprzód wysuwa, i to, co mi się jednocześnie w tej chybace zdecydowanie nie podoba, to są takie bardziej smaczki dzikiej juzy. Dzikiej juzy owocowe, takie trochę juzano-owocowe. Trochę jakiś sfejmentowanych owoców, właśnie taki smaczek fejmentacji się tutaj wysuwa, przywijający się z takimi owocowymi smaczkami, tą dziką juzą. Gdzieś tutaj właśnie coś takiego się dosyć mocno naprzód wysuwa, i w sumie nie wiem z czego jest to tutaj spowodowane. Czy to te płatki juzy taki tutaj smaczek najwidoczniej wypuścił czy, czy co tutaj właściwie z tym jest. Mm, ale no niestety, gdzieś tutaj takie bardziej intensywne, owocowo-dziko juzane sfejmentowane smacki się dosmocno mocno naprzód wysuwają i właśnie te smacki niestety mi się tutaj dosyć nie podobają, a jest ich tutaj dosyć dużo i się tak mocno naprzód wybijają niestety w tej hejbacie. Były jeszcze dosyć intensywne, dosyć mocne I jak ja mnie nawet dosyć takie mdlące bym powiedział były. No a jeśli chodzi o tej hejbaty to ja ją pazułem w sumie w większości na cajnicę, czyli na 500 ml wody Pazyło mi się ją powiedzmy najlepiej z wcześniejszym wygrzaniem cajnicka. Akurat ta hejbata lubi wygrzanie. Tak jak co prawda można ją zapażyć bez wygzania i wyjdzie także dobrze, to zdecydowanie z wcześniejszym wygzaniem naczynka jednak lepiej się zdecydowanie pazy. Bardziej intensywnie i lepiej ogólnie. Bardziej z taką pełnią smaków I parzenie dwu albo 3 minutowe. Obydwa były fajne. Dwie minuty były fajne, trzy minuty były fajne. Chociaż ostatecznie, jak tą hejbatę pazują na kto to tak niezależnie jakich proporcji nie użyjecie i jak ją zaparzycie, to ona tak czy inaczej zaparzy dość podobnie. Tylko nie w każdej wersji ostatecznie ma taką pełnię smaku. Naprawdę jest to też taka hejbata, którą no, można pazyć tak jak się chce i tak czy inaczej wyjdzie w miarę dobrze, gdzie te smaki zawsze będą mniej więcej takie same. A więc no też jest co dobie, jeśli nie lubicie się bawić właśnie tutaj w, w testowanie różnych wersji parzenia, chcecie po prostu ją sobie nasypać, zaparzyć, no to ona jest do czegoś takiego ostatecznie dobia. Do tego także jeśli chodzi o parzenie w Gaiwanie, które także troszeczkę przetestowałem, to parzy są ona zdecydowanie fajne na Gaiwan i wtedy, co ciekawe, te takie smaczki jakby hejbacano-miodowe się dość osłabiają, a bardziej naprzód wysuwają się te juzane. I to nie do końca właśnie ta dzika juza, ale ja po prostu ten taki fajny smaczek płatków już się tak naprzód w bajdzie wysuwa w Gajłanie. Co jest takie całkiem fajne, a jest z drugiej strony na ten Gaiwan za bardzo są ona intensywnie jak dla ja mnie pazyła. Po prostu taką znacznie większą intensywność nabijała, co mi się nie do końca podobało. Oczywiście można ją zapewnie sobie lepiej zbalansować na ten gajłan, żeby się to jakoś lepiej zbalansowało, no a ja już tego nie robiłem. Zwłaszcza, że ta hebata no jak dla mnie nie jest to coś, co chciałbym mi się paść w gajłanie. Jak dla mnie jest to jednak taka hejbata, którą chciałbym sobie zapazić w większej ilości na czajniczek w 500 ml i po prostu sobie popijać. Ostatecznie piło mi się tą hejbatę całkiem fajnie. Mam co prawda do niej takie częstsowo-mieszane odczucia, bo no, Z jednej strony była fajna, te takie miodowo-juzane smaczki były tutaj całkiem fajne i są te smaki też dosyć intensywne jest taka fajnie słodka, ale no z drugiej strony, gdzie są jakby te takie smaczki dziko-juzane i ta zbyt przesadna intensywność mi tutaj jednak czasami przeszkadzała. Chociaż czy kupiłbym ją ponownie, jeśli chciałbym napić się z juzanego, nie wiem, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że. Jakbym już jeszcze napić czegoś już juzanego, to wolałbym posłuchać sobie jeszcze czegoś innego. No, chociaż ostatecznie mógłbym sobie ją jeszcze kupić. Tak, często mógłbym, często nie chciałbym. Myślę, że oceniłbym ją tak na sest z piusem. Co z takiego od 6 do 7. No i to wszystko w sumie, co mam tutaj o niej do powiedzenia, a więc widzimy się w innych hejbatach i do zobaczenia.